Cześć, ja nazywam się Artur i witam Was w kolejnym odcinku Kobi News na oficjalnym kanale Kobi w serwisie YouTube. Jak w każdy poniedziałek około godziny 20 zaprezentuję Wam skrót wiadomości i ciekawostek związanych z klockami konstrukcyjnymi Kobi. Kobi. Buduj historię. Klocek po klocku. Zbliża się największa premiera w historii klocków konstrukcyjnych Kobi. Już 16 września 2023 roku do sprzedaży trafi klockowa replika najsłynniejszego czołgu z The Tank Museum w Boeington. Tygrys 131 został opracowany w niesamowitej skali 1:12 przy wykorzystaniu niemal 8000 elementów. Pojawi się na rynku z numerem katalogowym 2801. Czołg o imponującej długości 70 cm i wadze 6 kg zawiera zupełnie nowe elementy zaprojektowane specjalnie na potrzeby budowy tak wielkiego, realistycznego modelu. Nowe koła, gąsienice, wyjmowany szczegółowy silnik, odwzorowane wnętrze i kamuflaż, a także elementy zawieszenia to tylko niektóre zalety tego wyjątkowego zestawu. Zapowiedź zestawu i przedpremierowa prezentacja odbyła się w minioną sobotę podczas wydarzenia Tiger Day 2023 w The Tank Museum w Boeington w Wielkiej Brytanii. Tego dnia rozpoczęła się także ekskluzywna przedsprzedaż w internetowym sklepie The Tank Museum. Warto dodać, że internetowy sklep z Boeington posiada wyłączność na sprzedaż na okres 10 dni od premiery. Po tym czasie zestaw powinien być dostępny również w oficjalnym sklepie internetowym Kobi i prawdopodobnie również u innych sprzedawców na całym świecie. Prezentowane pudełko to dopiero wczesny projekt i może się jeszcze zmienić. Jest w wielkości dużej mikrofalówki lub małej lodówki. Nakład produkcyjny nie będzie duży, więc już teraz warto rozważyć zakup. Ostateczna cena sprzedaży poza sklepem internetowym The Tank Museum zostanie podana oficjalnie, prawdopodobnie jeszcze w maju. Do sprzedaży trafił model amerykańskiego samolotu transportowego Lockheed C-130 Hercules. Herkulesy transportują sprzęt wojskowy, towary, rannych oraz żołnierzy na średnie odległości i mogą korzystać z nieutwardzonych pasów startowych. Są to bardzo uniwersalne maszyny, które mogą wykonywać wyspecjalizowane zadania. Wydany na licencji Lockheed Martin wyjątkowy samolot transportowy C-130 Hercules został zaprojektowany w skali 1:61 przy wykorzystaniu 602 elementów i ma aż 70,5 cm rozpiętości skrzydeł. Model oferuje wiele ruchomych elementów, takie jak opracające się śmigła, ruchome lotki skrzydeł, otwierana klapa czy koła z gumowymi oponami. Zapewniony został dostęp do kabiny pilotów oraz przestrzeni ładunkowej. Za sprawą trwałych nadruków zostały odwzorowane detale samolotu opracowanego w barwach USA. Do zestawu została dołączona figurka pilota, którą można umieścić w kokpicie. W komplecie znajduje się tabliczka z nazwą modelu. Zestaw uzupełnia kolekcję statków powietrznych wydanych w ramach kolekcji Armed Forces, przeznaczonej dla pasjonatów historii, techniki wojskowej oraz entuzjastów najwyższej jakości modelarstwa klockowego. W sprzedaży jest już dostępny model samolotu Kawasaki Ki-61 Tony z numerem katalogowym 5740. Model oferuje wiele ruchomych elementów, takich jak obracające się śmigło, ruchome lotki skrzydeł czy koła z gumowymi oponami, które można złożyć do pozycji poziomej. Odwzorowane zostały detale i historyczna kolorystyka samolotu. Kokpit można otworzyć, by posadzić w fotelu figurkę pilota z charakterystyczną chustą na głowie. Dzięki specjalnej podstawce ekspozycyjnej z tabliczką zawierającą nazwę samolotu, cały zestaw prezentuje się znakomicie. W modelu zastosowano trwałe nadruki i historyczne oznaczenia. W związku z ogromnym sukcesem naszej nowej kolekcji klockowych modeli lokomotyw parowych, została podjęta decyzja o poważnym rozszerzeniu całej serii. Wkrótce do sprzedaży trafią m.in. nowe wzory wagonów towarowych. Szykujemy dla Was również kilka niespodzianek, które z pewnością zachwycą pasjonatów i kolekcjonerów. Najnowszym modelem z tej kolekcji jest niemiecka lokomotywa BR-52 w specjalnym maskującym kolorze, który występował podczas II wojny światowej na froncie wschodnim. W zestawie dostępna jest również specjalna figurka niemieckiego maszynisty. Już w sobotę 29 kwietnia planujemy oficjalne otwarcie naszej wystawy Wielka Kolekcja Historyczna w Twierdzy Modlin, gdzie na przestrzeni przeszło 1200 m2 znajdziecie ogromne klockowe dioramy historyczne i ogromną ekspozycję modeli z klocków konstrukcyjnych Kobi.
dla pierwszych 100 odwiedzających będziemy mieli przygotowane specjalne upominki. Nie zabraknie również konkursów i wielu innych atrakcji. Wystawa będzie czynna przez całą majówkę, to jest również 1, 2 i 3 maja. W Twierdzy Modlin w sobotę 3 i niedzielę 4 czerwca odbędzie się także oficjalny zlot fanów klocków konstrukcyjnych KOBI, połączony z 36 urodzinami naszej firmy. Już teraz warto zarezerwować sobie czas i wziąć udział w tym wydarzeniu. Główne atrakcje odbędą się 4 czerwca w niedzielę. W naszym firmowym sklepie KOBI Hobby Center w Warszawie oprócz masy wyjątkowych promocji wystartowała pierwsza oficjalna liga dla pasjonatów historycznej gry bitewnej. Jeśli chcecie poznać zasady tej gry, szczegółowe informacje i poradniki wkrótce znajdziecie na naszym kanale YouTube oraz w naszych mediach społecznościowych. Powstaną także specjalne stoły do gry, które będą odwzorowały inne fronty II wojny światowej. To wszystkie informacje na dziś. Zapraszamy Was do uważnego śledzenia naszych mediów społecznościowych, a w szczególności strony w serwisie Facebook, Instagram i kanału TikTok. Nie zapomnij o subskrypcji naszego kanału w YouTube i kliknięcie ikonkę kciuka. Zapraszam do odwiedzenia naszej oficjalnej grupy dyskusyjnej KOBI Fans w serwisie Facebook. To idealne miejsce, gdzie możesz znaleźć masę ciekawostek oraz możesz porozmawiać z innymi fanami KOBI i skontaktować się z pracownikami naszej firmy. Mam nadzieję, że nowy sposób prezentowania KOBI News Wam się podoba. Napiszcie Wasze komentarze i opinie pod tym filmem. Są dla nas naprawdę bardzo ważne. Do zobaczenia w najbliższy poniedziałek około godziny 20. I pamiętaj, buduj historię klocek po klocku.